Hej, tu Karolina. Dzisiejszy film poświęcony studiom w Szkocji dotyczyć będzie następujących kwestii. Będzie to polska matura, wymagania oraz kryteria i język angielski, czyli to są hasła, które się bardzo często w Waszych badaniach pojawiały i ja postanowiłam te konkretne aspekty rozwinąć. Wydaje mi się, że zacznę od matury, bo bardzo wiele z Was nie jest pewnych, czy zdając polską maturę dostaniemy się na studia w Wielkiej Brytanii. Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Ja zdałam polską maturę i bez problemu dostałam się na studia, aczkolwiek nie ukrywam, że czasami łatwiej jest zdać maturę międzynarodową. Pewne uczelnie lepiej rozpatrują maturę międzynarodową. W Polsce wykształciło się takie zdanie, że dobrze jest zdać jak najwięcej przedmiotów na maturze po to, żeby mieć jak najwięcej różnych opcji, jeśli chodzi o punkty potem na studia. W Wielkiej Brytanii jest zupełnie inaczej, bo tutaj na studia liczą się absolutnie wszystkie Wasze egzaminy. Mam tutaj na myśli zarówno egzaminy ustne, jak i egzaminy zupełnie niepotrzebne, na przykład na jakiś tam kierunek inżynierski, czyli powiedzmy polski podstawowy, ale tutaj biorą pod uwagę naprawdę wszystko, dlatego uważam, że trzeba z rozwagą wybierać swoje przedmioty i kolejna sprawa, wystarczą Wam tak naprawdę trzy. Zależy to oczywiście od kierunku, niektóre są narzucone. W przypadku medycyny oczywistym jest, że któryś z tych trzech przedmiotów, chemia, biologia, fizyka, musi się tam pojawić. To wszystko oczywiście jest indywidualne, zależy od konkretnego uniwersytetu, konkretnego wydziału, konkretnego kierunku, ale generalnie są to trzy przedmioty, dlatego nie utrudniajcie sobie życia, weźcie te trzy przedmioty, bo oni więcej od Was nie chcą i naprawdę nie ma co sobie robić cięższej pracy, bo wiadomo, że matura łatwą rzeczą nie jest i wszystkich bardzo stresuje, więc im więcej egzaminów, uwierzcie mi, tym gorzej. Teraz kwestia druga, czyli wymagania. Moja odpowiedź tutaj brzmi, to oczywiście zależy, ale uniwersytetów jest mnóstwo i są one stosowane do ludzi na różnym poziomie, jest naprawdę tyle szkół, że znajdziecie pewno coś, na co się bez problemu dostaniecie. Ja mogę się opowiadać w zasadzie tylko jeśli chodzi o Szkocję, bo tutaj celowałam w ten kraj, w to miasto, czyli w Edynburg, więc mogę Wam to porównać. Jeśli chodzi o na przykład University of Edinburgh, to jest najlepsza szkoła w Edynburgu i tutaj progi są dosyć wysokie. Dla Polaków to jest około 85% z każdego rozszerzonego przedmiotu i chyba 80% jako średnie ze wszystkiego. To jest mniej więcej taki próg, jaki pojawia się przy większości kierunków, także to jest powiedzmy dosyć wysoko. Jeśli chodzi na przykład o Napier University, który jest młodą szkołą, która jest niżej w rankingu, tutaj mamy też oczywiście różne progi, ale to wszystko oscyluje w okolicach 70-75, więc jest to o wiele łatwiejszy orzech do zgryzienia i dobra opcja backupowa moim zdaniem. Nie ma jednej reguły dotyczącej wymagań. Ważne jest, żebyście dokładnie sprawdzili, czego od Was oczekuje dana szkoła i pamiętajcie, że jeżeli da Wam jakiś konkretny próg punktowy w ofercie, o ofertach i o aplikacji mówiłam w poprzednim filmie, więc proszę koniecznie tutaj zajrzyjcie, jeżeli Was to interesuje. I teraz kwestia, która budzi bardzo wiele ciekawości, która budzi bardzo dużą ciekawość, czyli język angielski. Tutaj też jest bardzo wiele kwestii, które warto poruszyć. Po pierwsze, jakiś certyfikat. I to też zależy od uniwersytetu. Na Uniwersytet Napier nie potrzebujemy żadnego certyfikatu, bo wystarczy, że zdamy maturę rozszerzoną z języka angielskiego na 75%. Jeśli chodzi o Uniwersytet Edynburski, to musimy mieć zdany jakiś certyfikat. Oni przyjmują różne certyfikaty, z tego co wiem, najbardziej opłaca się zdać IELTS, bo jest najprostszy i ma naprawdę najłatwiej się do niego po prostu przygotować. Mają oczywiście też TEFLA i przyjmują też Advanced, ale uwaga, on nie może być starszy niż 2 lata w momencie rozpoczęcia kursu, więc jeżeli jesteście nieco młodsi, to i chcecie na przykład zdać Advanced, warto się z tym troszeczkę wstrzymać i dotyczy wszystkich certyfikatów, nie mogą być starsze niż 2 lata, więc warto sobie zdać je trochę później, żeby bez problemu się dostać i nie martwić się jakimiś kolejnymi egzaminami. Bardzo wiele z Was pyta się o to, na jakim poziomie angielskiego trzeba być, żeby móc pojechać za granicę. Teoretycznie nie ma tutaj też żadnej zasady. Moim zdaniem to, co jest najważniejsze, to następujące rzeczy. Po pierwsze, trzeba być bardzo osłuchanym z językiem, bo jeżeli nie rozumiesz, co się do Ciebie mówi, to jest raczej ciężko tutaj o jakąś interakcję z innymi ludźmi i o zrozumienie wykładów. A po drugie, trzeba umieć przełamać w sobie barierę. Nikt tutaj nie oczekuje od Ciebie, że będziesz mówił fantastycznie po angielsku, po prostu używał wszystkich czasów naraz i niesamowitej po prostu
po prostu. I słownictwa jak prosto z podręcznika. Chodzi o to, żeby się dogadać, żeby wszystko świetnie zrozumieć i żeby bez problemu rozmawiać z ludźmi. Można robić błędy, można zadawać pytania, jest to nawet wskazane, ale chodzi o to, żeby mieć taką łatwość w komunikacji. Jeżeli nie macie takiej łatwości, polecam Wam naprawdę pojechać sobie na wakacje, do pracy, do jakiegoś miejsca, czy też oglądać bardzo dużo filmów, nawiązać nowe znajomości, po prostu mieć kontakt z tym językiem, żeby czuć się pewnie. I nie chodzi mi o to, że jeżeli jesteście nieśmiali, to nie jedźcie na studia. Tylko chcę Was naprawdę uczulić, że jeżeli jesteście bardziej śmiali, kontaktowi, nie macie problemu, żeby się odezwać, kiedy czegoś nie wiecie, będzie Wam naprawdę o wiele łatwiej. Bo trzymać wszystko w sobie, nie zadać pytania na lekcję, a potem przyjść na złą godzinę na wykład, czy przynieść źle zrobioną pracę, to chyba nie jest tego warte. Pytacie się też mnie już tak bardziej osobiście, czy nie mam problemu z zrozumieniem języka, właśnie z pisaniem jakichś prac, czy też ze zrozumieniem wykładów i tak dalej. Powiem Wam, że ja mam tylko tak naprawdę jeden przedmiot, czyli marketing w tym semestrze, który wymaga ode mnie jakiejś komunikacji w języku angielskim, bo pozostałe moje przedmioty są języki obce, więc tam jest w ogóle mieszanka kulturowa i nauczyciele są native'ami, więc tego angielskiego za wiele nie ma. Ale jeśli chodzi o ten marketing, już skupmy się na tym, co mam w języku angielskim, to raczej problemów nie mam. Wiadomo, są nowe słowa, które trzeba sprawdzać, aczkolwiek powiem Wam, że jedyna taka właśnie taka trudność to jest w przypadku bardzo tradycyjnie mówiących Szkotów. Wiadomo, szkocki akcent różni się od typowego brytyjskiego akcentu, czy też akcentu BBC i tak jak niektórzy wykładowcy radzą sobie z tym świetnie, tak jak niektórzy Szkoci mówią naprawdę super po angielsku, w sensie przystępnie, tak, są tacy, których po prostu nie idzie zrozumieć. Mam na przykład nauczycielkę, która mówi z bardzo silnym szkockim akcentem, po prostu bierze oddech co trzy słowa. Ja w ogóle nie wiem, jaki jest cel jej wypowiedzi. Tak samo mam takiego gościa, który chodzi ze mną na ćwiczenia z marketingu, który po prostu mówi tak, że ja nie mam pojęcia zielonego, o czym on opowiada. Ale to są pojedyncze przykłady i po prostu szkocki akcent taki jest. Nie wiem, czy mieliście z nim wcześniej styczność. Ja co prawda mniej więcej wiedziałam, na czym on polega, ale kiedy przyjechałam tutaj, to naprawdę jest się z czego śmiać. Jeszcze w temacie wymagań chciałabym dodać, że możecie spotkać się z przedmiotami, które są podane jako wymagane, tudzież preferowane, których po prostu w Polsce nie ma. I tutaj na przykładzie Maćka może to być na przykład product design albo visual effects, czy różne rodzaje art. I tego po prostu w polskiej maturze nie ma. I uważam, że nie ma co się zniechęcać, dlatego że to wszystko są tylko ludzie i oni też sobie zdają sprawę, że mają aplikantów z Polski. I takie kwestie da się jak najbardziej rozwiązać. Warto naprawdę mailować z uczelnią, pytać się dokładnie, czym możecie zastąpić dany przedmiot, wyjaśnić sytuację, że u Was takiego przedmiotu nie ma, czy rozważą Waszą aplikację w sytuacji, w której będziecie zdawali jakiś inny przedmiot. Bez problemu można się dogadać, my sobie z tym jakoś poradziliśmy, mimo że właśnie, tak jak mówię, pojawiły się przedmioty typu właśnie product design. Nie bójcie się nawiązywać kontaktu z uczelnią, bo to w końcu jest Wasz interes i to Wy chcecie tam studiować, a oni Was tam nie chcą, więc jeżeli Wy nie dowiecie się wszystkiego tego, co chcecie wiedzieć na temat swojego kierunku, to będzie ze stratą dla Was. Dlatego możecie to zrobić nawet i rok, dwa lata przed aplikacją, żeby móc wybrać sobie odpowiednie przedmioty w liceum i potem wybrać sobie odpowiednie przedmioty na maturze. Tak samo jest też w przypadku certyfikatów. Warto naprawdę dopytać, bo czasami może się okazać, że Wasz wysiłek jest bezsensowny i jest totalnie na darmo, bo i tak zostalibyście przyjęci. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu z tej serii, czyli studia w Szkocji, czy też studia w UK. Pojawią się jeszcze filmy na inne tematy. Jeżeli macie jeszcze więcej pytań, jakichś konkretnych zagadnień, które chcielibyście, żebym poruszyła, zostawcie je w komentarzach, możecie też pisać do mnie na Facebooku, na Instagramie, postaram się pomóc każdemu z Was i naprawdę zachęcam Was, żeby jak najbardziej wdrożyć się w temat studiów za granicą, bo nie jest to aż takie straszne, jak może Wam się wydawać. Na dzisiaj Wam dziękuję, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!